Zrobimy jeszcze jedno zadanie związane z wzorcami. Zaczynamy od x-ów. X-y startują z cyfry 3, czyli x jest równe 3 i reguła mówi dodaj 3, czyli kolejny x to będzie 6 i następny x to będzie 9. Y-ki startują od cyfry 6. Reguła mówi dodaj 6, czyli kolejny to będzie równy 12, kolejny 18. Poniżej mamy układ współrzędnych. Zaznaczamy te pary uporządkowane, czyli punkty x i y na wykresie. Pierwsza para uporządkowana to jest 3, 6, czyli x jest równy 3, y jest równe 6. To będzie w tym miejscu. Kolejny punkt x równy 6, czyli tu mamy oś x-ów, szukamy szóstki i idziemy na oś y-ków do dwunastki, czyli 12 w górę. Y równy 12, x równy 6. I ostatnia para uporządkowana to jest x równy 9 i y równy 18. Teraz musimy wpisać odpowiednią cyfrę w naszą odpowiedź. Wyrażenie we wzorcu y jest ileś razy większe niż wyrażenie x. Popatrzmy, x jest równy 3, y jest równy 6, czyli y jest tu dwa razy większy. Tutaj też jest dwa razy większy i tutaj też jest dwa razy większy. Sprawdźmy, zgadza się. Zachęcam Cię do rozwiązania podobnych przykładów na stronie Khan Academy.